Cześć wszystkim maniakom, jak zwykle przemawia do was Zed, wasz komentator. No i znowu mamy Liquid Hey Pro w tej paczce zergowskiej dotyczącej Team Liquid. Bardzo fajny gracz, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek miał obiekcję przeciwko temu, żeby więcej tutaj tego gracza, żebyśmy widzieli. Gramy na Xel'Naga Kaven, z przeciwnikiem Hey Pro jest Slayers. Jeśli nie znacie tego gościa, jest to jeden z topowych graczy ladera koreańskiego. Jest także taka ciekawa anegdotka związana z nim oraz bokserem, fake bokserem, którego możecie znać z GSL-a w momencie, w którym fake bokser jeszcze nie prowadził rozgrywek w GSL-u, to znajduje się on chyba dalej w jednej dywizji ze Slayersem właśnie i Slayers chyba zajmował drugie miejsce, a Boxer zajmował trzecie i wyglądało to Slayers-Boxer, co było naprawdę dosyć takim kolosalnym zbiegiem okoliczności. W każdym razie Slayers gra oczywiście tutaj Protosem niebieskim, jego przeciwnik Hey Pro gra czerwonym zergiem. Zobaczymy, czy Hey Pro będzie decydował się na szybką ekspansję, to jest coś co bardzo lubi robić. No i oczywiście duża agresja, bardzo lubi mutaliski, zerglingi, także baningi, nie aż tak na Protosa według mnie, skuteczne baningi, chociaż zobaczymy, może tutaj na nie się zdecyduje. Spawning pool jest budowany, gateway troszeczkę wcześniej, oczywiście był to gateway 12, więc jest tutaj kilka sekund przewagi, jeśli chodzi o ten pierwszy produkcyjny budynek. Hey Pro, oprócz swojego spawning poola, chyba właśnie będzie się na tą ekspansję decydował, ponieważ w ogóle jak na razie nie łapie swojej gazowni, a gdyby na tą ekspansję się nie decydował, no to mógłby ją już dokładnie złapać. Chyba Slayers będzie dokładnie wiedział, co jego przeciwnik robi. Widać tutaj, że żaden z tych gejzerów nie został zbudowany, więc chyba spokojnie Slayers będzie mógł założyć, że jego przeciwnik może będzie ekspował. Tymczasem gateway jest już skończony i chyba zaraz widzimy chronobustowanego zelota, co jest bardzo interesujące. Czy będziemy widzieć, gdzie jest cyber? Nie widać cybera. I chyba będziemy także widzieć tutaj ekspansję, jednakże jest tutaj już dron Liquid Hey Pro, który będzie bardzo, bardzo przeszkadzał. Liquid Hey Pro tymczasem posiada 500 minerałów. O mój Boże, co Hey Pro robi? Nie wiem za bardzo. Powinien chyba troszeczkę wydać tych minerałów na generalnie cokolwiek. I coś tu było budowane, ale zostało anulowane. Chyba była to wylęgarnia, co jest naprawdę interesujące. Naprawdę, Hey Pro po prostu chyba założył ekspansję u swojego przeciwnika. Tymczasem Nexus jest już gotowy, jest już budowany. Czy widzimy tutaj, widzimy aż dwa zeloty, trzeci także jest tutaj w produkcji i Hey Pro chyba decydował się po prostu na agresję, ale widzi, że te dwa zeloty spokojnie sobie poradzą z tą bardzo małą ilością zerglingów, którą chciał do jego przeciwnika wysłać. Slayers tymczasem będzie także widział, że jego przeciwnik ekspuje. Jak na razie bardzo interesujące otwarcie ze strony obu graczy, którzy ekspują mniej więcej w tym samym momencie. Hey Pro, Roach Warren zbiera już gaz, więc ten ekstraktor jest budowany o wiele wcześniej. Tymczasem Forge, bardzo fajny budynek, który teraz można by zbudować, ten Forge oraz jedno działko, chociażby tutaj drugie mniej więcej w linii minerałów, czy tutaj spowoduje, że ta ekspansja będzie bardzo, bardzo trudna do zaatakowania. Tymczasem mamy tutaj atak jedynie 6 zerglingów, jeden z nich pada prawie natychmiastowo i to nie był zbyt dobry pomysł. Slayers tymczasem decyduje się na podwójny asymilator, ten jeden z nich był szybszy od drugiego, no i zobaczymy, jak na razie widzimy jedynie jednego gate'a, zbiera zapewne tutaj na po pierwsze na dodatkowe proby z tego Nexusa, po drugie na Photon Cannon, który na razie wybudował jedynie jeden. Ten Hey Pro tymczasem mikro czterema zerglingami, z których stara się tutaj zniszczyć jednego proba. Jeden prób został zniszczony. Wpada tutaj do góry, do linii, w linię minerałów chyba swojego przeciwnika. 23 próby kontra 15 dronów. Hey Pro, jego wylęgarnia także jest tutaj gotowa. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Tymczasem Slayer złapał te zerglingi, których zostało jedynie dwa i nie będą w stanie się już wycofać, ponieważ to działko jest już skończone. Jedyne, co jest w stanie robić tutaj Hey Pro swoimi zerglingami, to skautować bazę swojego przeciwnika, zanim nie zostanie wybudowany tutaj jakikolwiek Stalker, albo zanim nie skończył mu się tutaj micropower niczym kapitanowi planecie. Tymczasem mamy Roach Warren i produkowane są Roachy, dokładnie tak, 6 z nich już jest na polu bitwy i znajduje się już bardzo blisko tutaj tego budynku. Dwa foton kanony aż oraz kolejny pylon, ten myślę, że jeden foton kanon znajdzie się tutaj mniej więcej, czy może nawet tutaj, żeby obronić ten
ten Nexus. Tymczasem Liquid Hapro po prostu nie zrobi sobie z tego nic. Niszczy jednego proba, czy drugi prób także zostanie zniszczony. Chyba nie wygląda na to. Jest w stanie atakować Nexus. Jest w stanie atakować Nexus z tyłu, nie będąc narażonym na kontratak ze strony tych działek. No i zobaczmy tutaj, czy te zeloty zrobią cokolwiek. Nie. Jest już zbudowany Cybernetic Core, także Stargate. Stargate jest zbudowany. No i mamy tutaj chronobustowanego Stalkera. No i zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj zrobić cokolwiek. Slayer z tymczasem rzuca swoje 3 zeloty oraz dużą ilość probów, ale mamy tutaj już 7 roachy, które naprawdę bardzo dobrze będą w stanie zniszczyć ten Nexus. Czy jest tutaj już ten Stalker? Jeszcze go nie ma, to jest jeszcze kilka krytycznych sekund. I czy będzie decydował się na zaatakowanie tutaj, na zniszczenie tego Nexusa? Chyba tak, widzicie tutaj, że ten Nexus nie posiada już tarcz. Oczywiście jest to 1000 życia. Gdyby nie był upgrade'owany, no to ten Nexus w zasadzie byłby już tutaj zniszczony. Dwoma roachami stara się tutaj wymikrować tego Stalkera, podczas gdy reszta z nich po prostu atakuje Nexusa. Jeśli ten Nexus zostanie zniszczony, to może być naprawdę ogromna strata dla Slayersa w tej fazie gry i chyba ten Nexus w tym momencie pada. O mój Boże, Slayers jest teraz tragicznie do tyłu, posiada bardzo małą ilość budynków produkcyjnych, posiada Stargate'a, ale jak na razie nic z niego nie buduje. Bardzo małą ilość minerałów, jedynie jeden gateway, no oraz to wydane pieniądze na foton kanony. Bardzo, bardzo zła sytuacja. Roaches zostają powoli tutaj niszczone, są tutaj oczywiście gonione przez zeloty. I w tym momencie spokojnie będzie w stanie tutaj zaatakować, czy ten nie dostał tutaj jeden zelot w ogóle zakręcił się, chyba po prostu to był emo zelot, po prostu życie mu się znudziło, a że nie chciał się pociąć, ponieważ protosi nie mają żyletek, to po prostu rzucił się w objęcia jednego z tych roachy. No cóż, tak to już jest. W każdym razie mamy tutaj Leira, który jest właśnie morfowany, za chwilę zostanie ukończony, przez chwilkę jeszcze będzie musiał tutaj Hapro poczekać. Ten Queen oczywiście tutaj dogląda niczym inżynier Maliniak, czy nie wiem, jak ten koleś z życia zaczyna się pod 40-latka, przepraszam, bo to, o mój Boże, życie zaczyna się pod 40. Koleś z 40-latka oczywiście dogląda tutaj w postaci Queena. Mamy dwa kolejne gateway'e oraz pierwszego Voidraya, który posuwa się tutaj w stronę lewą mapy. Jedynie jeden Queen, czy będzie tutaj jakikolwiek inny, jak na razie nie widać, żeby było cokolwiek produkowane. Evolution Chamber jest, nie widzi tutaj w ogóle, żeby ten Stargate był stworzony. Co jest bardzo interesujące, może widział tutaj tego Voidraya, który nagle mi tutaj zniknął. Nie wiem, gdzie on się znajduje. Czy on w ogóle, nie wiem, nie, jest dalej tym Voidray, więc chyba musiał go tutaj cofnąć. Slayers. W każdym razie kolejna wylęgarnia jest produkowana. Są tutaj także niszczone skałki. Bardzo dobry pomysł, żeby w momencie, w którym przeciwnik nie atakuje, zniszczyć sobie te skałki, przygotować je pod ekspansję. No i tutaj jestem Voidray, latający abażur. Posuwa się tym razem w stronę prawą mapy. Nie wiem za bardzo, co autor ma na myśli, wysyłając tutaj z lewa na prawo. Liquid Hapro chyba straci tego Overlorda, ale będzie już wiedział, że Voidray jest tutaj na polu bitwy. Naprawdę bardzo szybko Voidraye niszczą tutaj te Overlordy, które oczywiście są jednostkami opancerzonymi. Liquid Hapro, czy buduje kolejne Queeny? Jak na razie ma tutaj dwa, chyba nie, jednak nie są produkowane. Jest tutaj wymyślany Pneumatized Carapace, czyli upgrade do prędkości Overlordów. Mamy tutaj pylon, front pylon, który będzie blokował tą ekspansję, jednakże jest zniszczony tutaj gold. Czy zbuduje kolejnego pylona? No takie wydawanie pieniędzy tylko po to, żeby zablokować na 5 sekund swojego przeciwnika, to według mnie nie jest zbyt dobry pomysł. Tymczasem Slayer stara się swojego przeciwnika tutaj skautować. Nie za bardzo chyba zobaczy cokolwiek, czy zobaczy ten Hydralisk Den. W ogóle tego nie zobaczył. Liquid Hapro tymczasem wymyśla tutaj Groove Spines. Wymyśla także plus jeden ataku zasięgowego oraz Lilial Reconstitution. I szczerze mówiąc, to ja dalej nie wiem, jak to się wymawia. I tymczasem mamy plus jeden, który jest wymyślany w tej kuźni. Mamy także Robotics Facility oraz podwójny Robotics Facility. Czyli po tym Stargate'cie oraz jednym Voidrayu mamy tutaj przejście w podwójny Robotic. Może być to bardzo interesujące, ponieważ Hapro decyduje się na... jeśli spojrzymy na ilość jednostek, Hapro w ogóle nie zbudował tutaj Spira, tylko Hydralisk Den, co jest naprawdę bardzo interesujące. Podwójny robo razem z Kolosusami to jest świetna kontra na Roach Hydra, które są naprawdę bardzo świetnymi jednostkami. Czy Voidray zginie? Chyba nie. Czy są już budowane Kolosusy? Dokładnie tak, pierwszy z nich jest budowany, drugi także mógłby chyba być budowany, ponieważ dokładnie dopiero teraz Chronobus także jest tutaj wydawany na te Double Robo All The Way.
What does it mean? Nie za bardzo wiem. W każdym razie Liquid Hypro swoim changelingiem będzie starał się tutaj. Bardzo mało graczy używa changelingów, zauważyłem. Szkoda, ponieważ są to jednostki, które są w stanie podejść troszeczkę bliżej. Po prostu są w stanie o tyle odrobinkę bliżej podejść. Tymczasem mamy tutaj Observera, który wyskautuje, że ta ekspansja jest produkowana. Za chwilę myślę, że będzie decydował się tutaj Slayers na atak w momencie, w którym ten Extended Thermal Lens zostanie wymyślony. No i jeśli spojrzymy, Liquid Hypro zdołał tutaj zobaczyć te podwójny Robotics, więc bardzo, bardzo ładnie zapodał tym changelingiem. Za chwilę zakończony zostanie Extended Thermal Lens. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o jednostki? 124 Liquid Hypro, 104 Slayers, 13 Roachy, 10 Hydralisków oraz 14 Zerglingów kontra właśnie tutaj te dwa Kolosusy, 7 Stalkerów oraz 4 Zeloty, bardzo mało ilość jednostek warpgate'owych, 3 Sentry jeszcze oraz 1 Voitray. Mała ilość jednostek warpgate'owych, ale główną siłą będą oczywiście tutaj te Kolosusy, których dwa kolejne są już produkowane. Myślę, że posiadając 4 Kolosy zdecyduje się tutaj na atak. Już jest Extended Thermal Lens. Nie czeka tutaj na te dwa dodatkowe Kolosy, po prostu będzie atakował teraz. Bardzo mała siła znajduje się tutaj. Hydraliski muszą się odsunąć na creep. Są tutaj także dwa kolejne Spinecrawlery budowane, które według mnie w ogóle nie pomogą tutaj w tej armii. Zaraz zobaczymy, chyba po prostu cofnie te jednostki. Tak dokładnie jak mówiłem, zniszczy po prostu to Kolosusami. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Chyba tymczasem Liquid Hypro zdecyduje się na okrążenie swojego przeciwnika. Zaraz to zobaczymy. Troszeczkę źle tutaj ustawione są te jednostki. Nie za bardzo, nie za dobrze. Slayers tymczasem cofa się, czeka na dwa kolejne Kolosy, które właśnie podeszły tutaj do jego siły. I Hypro musi się wycofać, to jest bardzo mała siła. Naprawdę ogromna ilość Stalkerów. 4 Kolosusy jeszcze dodatkowo. Czy Hypro w ogóle będzie w stanie się przed tym obronić? Nie wiem. Nie mam za bardzo pojęcia. Hypro tymczasem rozsyła swoje jednostki w dwa miejsca tylko po to, żeby okrążyć swojego przeciwnika. Stara się zniszczyć tego pylona i naprawdę Hypro, jeśli będzie w stanie swojego przeciwnika okrążyć, no to może będzie miało to jakiś sens. Tymczasem ma tutaj miejsce konfrontacja. Hypro musi się cofnąć, ale cofa się w tym momencie bardzo niefortunnie w linię swoich minerałów i traci tutaj troszeczkę pozycję. Tymczasem atakuje znowu, jeden Kolosus atakuje, w ogóle nie to co potrzeba. Świetne force fieldy, które łapią tutaj kilka z tych Roachy i niszczą je. Tymczasem warpowane jednostki są niszczone tutaj przez Zerg, podczas gdy Liquid Hypro swojego przeciwnika atakuje tutaj od tyłu, jednakże chyba troszeczkę jest tutaj spóźniony. Slayers ma naprawdę ogromną ilość jednostek i te 4 Kolosusy dalej atakują. One posiadają ogromną ilość zabitych, 2, 3, 10, 11. Ogromna ilość zabitych tutaj jednostek i Liquid Hypro nie będzie w stanie powstrzymać się przed tą wojną światów. Jeden Kolosus zginął, ale spójrzcie, 15 zabitych i 13 zabitych oraz 6. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i te Kolosusy są świetne tutaj. Czy będzie budował cokolwiek innego? Buduje po prostu do ogromną ilość Roachy. Roachy o wiele lepsze na Kolosy, o wiele lepsze od Hydr. Także produkowane są koruptory z tego Spire'a, który został wyprodukowany tutaj zapewne niedawno. Dokładnie tutaj ten Spire jest. Koruptory świetne na Kolosusy. Kolosusy są Massive. Koruptory zadają dodatkowe obrażenia jednostkom Massive. No i oczywiście Roachy będą tutaj zadawać świetne obrażenia Stalkerom, jeśli będą w stanie oczywiście do nich podejść odpowiednio blisko. Bardzo dobra robota Slayersa, który niszczy Creep Tumory. W tym momencie ten cały creep będzie tutaj, zostanie wyparowany, zostanie uprzątnięty niczym asfalt na zimę we wiosce pod Warszawą. Także tutaj Slayer zdecyduje się na swoją ekspansję, widząc, że jego przeciwnik zaekspował i zniszczywszy tą ekspansję, będzie wiedział, że chyba Hypro będzie decydował się na swoją ekspansję jeszcze raz, więc on spokojnie także może zaekspować, wiedząc, że po prostu jest do przodu. Tymczasem mamy tutaj kolejne warp gate'y. Jeśli spojrzymy na produkcję, to jest wymyślany plus jeden armor oraz immortale. Zauważywszy większą ilość Roachy, to immortale są bardzo, bardzo dobrym pomysłem właśnie na to.